Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Jest sobota, minęła 14.00, a więc jak co tydzień do tej porze kłaniam się nisko w naszej rozrywkowej serii, w której to w odmętach internetu wyszukujemy sobie przeróżne teorie po to, żeby dla celów czysto rozrywkowych poddać je analizie logicznej. Podkreślając jednocześnie bardzo mocno, że tylko dlatego, że jakaś teoria jest przywoływana, to wcale nie znaczy, że ktokolwiek z nas nią wierzy, a jedynie trzeba ją rzetelnie zacytować, żeby móc ją Potem analizować. Pamiętajmy także, że tylko dlatego, że coś jest logiczne, no to wcale nie znaczy, że musi być prawdziwe, ale działa to też w drugą stronę. Tylko dlatego, że coś jest nielogiczne, no to wcale nie znaczy, że jest nieprawdziwe, a tylko dlatego, że coś jest kompletnie bez sensu, to wcale nie znaczy, że nasi politycy tego nie zrobią. Dzisiejszy odcinek będzie polegał na tym, że będę czytał Państwa pytania, które wstawiliście wcześniej do naszej otwartej. Ankiety na naszej grupie Facebookowej, a następnie będę przywoływał różne teorie, po to, żeby na te pytania móc odpowiedzieć, działając właśnie w konwencji tej naszej rozrywkowej serii. Odpowiadał będę przez godzinę lub do wyczerpania puli pytań. A dzisiaj wyjątkowo ciekawe tematy, wyjątkowo ciekawe pytania dotyczące między innymi do bardzo słynnej teorii, która rozpowszechnia się nie tylko po internecie. Lotem błyskawicy odnośnie pewnego jedzonka z Lidla. I to będzie bardzo ciekawe od strony politologicznej. Nie tylko sama ta teoria, ale również to, skąd się ta teoria wzięła, kto ją rozpowszechnił, dlaczego. No, i tutaj postawimy kropkę, żeby za dużo nie ujawnić od. Początku. Także, drodzy Państwo, zachęcam jeszcze do zasubskrybowania kanału, zachęcam do wstępowania do grupy. To wszystko możecie Państwo zrobić. Subskrypcja to tam na dole jest taki przycisk, a żeby wstępować do grupy, czy też zalajkować, obserwować wszystkie nasze social media, no to żeby to zrobić, to macie Państwo komplet linków w opisie. Pierwsze pytanie: czy to prawda, że lek na raka istnieje od dawna? Ale elity nie chcą go dopuścić do użytku. To jest bardzo dobre pytanie z jednej strony, bo odwołuje się do jednej z najstarszych mm, naj i bardzo popularnych teorii. Więc bardzo serdecznie za to dziękuję. Z drugiej jednak strony niestety no, nie mogę odpowiedzieć na to pytanie. Z tej prostej przyczyny, że zgodnie z naszymi zasadami, ja news nie. Ujawniam swojego stosunku do, jakiejś, do żadnych z teorii, czyli nie mówię, czy w daną teorię wierzę, czy w daną teorię nie wierzę, a jedynie czasem zdarza mi się wykazać, że dana teoria jest na 100% nieprawdziwa, wtedy daną teorię obalam, lub wykazać, że dana teoria na 100% jest prawdziwa, ale wtedy to wyłączamy generator zielonej poświaty i kręcimy komentatora. Tu mogę tylko powiedzieć, że istnieje bardzo. Poważna, bardzo dobrze uargumentowana teoria, która mówi, że lek na raka został już wielokrotnie wynaleziony przez wiele różnych zespołów naukowców, a następnie koncerty farmaceutyczne, które zarabiają krocie na leczeniu, ale nie wyleczeniu raka. Um, tak robią, żeby ten lek nigdy nie wszedł do stosowania. Wiadomo, pacjent wyleczony to klient stracony. Najlepszą kasę zarabia się na leczeniu, a nie na wyleczeniu pacjenta. Rak natomiast jest chorobą, w której te terapie stosowane są pióruńsko drogie, więc koncerny farmaceutyczne zarabiają gigantyczne wręcz na tym pieniądze i gdyby się nagle okazało, że taki lek na raka się pojawia no to no to one by straciły po prostu dziesiątki, może nawet setki miliardów dolarów rocznie a biorąc pod uwagę co się działo ostatnio w, kont w kontekście medycyny, koncernów farmaceutycznych Preparatów i wielu innych rzeczy, to chyba już nikt nie ma wątpliwości, że topowym koncernom farmaceutycznym zależy na pieniądzach, pieniądzach i jeszcze raz pieniądzach oraz są one w stanie zrobić naprawdę bardzo wiele, bardzo poważnych niegodziwości, żeby te pieniądze zarabiać. I czyli jest coś, co jest bardzo, bardzo logiczne. Ale pamiętajmy, że tylko dlatego, że coś jest logiczne, no to wcale nie znaczy, że musi być prawdziwe. W związku z tym, jest to tylko teoria, która jest uargumentowana w ten sposób, że dosłownie co chwila dostajemy jakąś wiadomość, że jakaś grupa naukowców opracowała lek na raka. Jakoś jeszcze nie zdarzyło się tak, żeby ten lek został wdrożony, prawda? Natomiast zwykle z tymi naukowcami dzieją się dziwne rzeczy. A to dostają depresji i kończą przedwcześnie swoje życie, a to mają bardzo poważnego pecha i na przykład przechodzą przez jezdnie i ktoś ich śmiertelnie. Potrąci, a to na przykład giną w jakiejś katastrofie lotniczej. No, bardzo dziwne rzeczy się z nimi dzieją. Częściej natomiast te firmy, w ramach których oni dokonali tego przełomowego odkrycia, są wykupywane przez inne firmy i jakoś tak wychodzi, że ślad po takim preparacie ginie. Media już nie zadają więcej pytań. Być może jest to w jakiś sposób skorelowane z tym, że reklamy leków bez recepty to jest jedno z topowych źródeł finansowania mainstreamowych mediów. Tam chyba najwięcej przychodów jest kiedyś było z reklam usług finansowych. Potem były firmy telekomunikacyjne, a trzecie miejsce to były właśnie leki bez recepty. Wydaje mi się, że w chwili obecnej banki przestały się tak reklamować, a więc leki bez recepty awansowałyby na drugie miejsce jeśli chodzi o zyskowność. Z reklam. Może jest to powiązane, może jest to niepowiązane. No, natomiast no, te rzeczy dzieją się rzeczywiście bardzo, bardzo dziwne. I tutaj należy powiedzieć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, bo ktoś powie, przecież lek na raka istnieje. No, tutaj wszystko zależy od tego, jaka jest definicja leku. Moim zdaniem lek jest wtedy, gdy jest jakaś substancja, terapia lub coś. Co sprawi, że choroba zniknie? Prawda? Był rak, poddawani jesteśmy kuracji, nie ma raka. Jesteśmy zdrowi, choroby w naszym organizmie już nie ma. To jest moim zdaniem lek. A sytuacja, w której jest choroba, poddawani jesteśmy terapii, która sprawia, że choroba jest cały czas, tylko jest ona jakoś przytłumiona, możemy dłużej z nią żyć, dłużej funkcjonować. No to to nie jest lek. To jest terapia, która ogranicza objawy choroby lub spowalnia rozwój choroby, lub która doprowadza nawet do remisji choroby albo nawet do częściowego cofnięcia się choroby, ale nie do wyleczenia. A więc nie można mówić o Leku. Moim zdaniem, choć na przykład według polskiej definicji, jeśli dobrze pamiętam, jeśli pacjent z rakiem przeżyje 4 lata od wykrycia raka do K, to już się uznaje, że ten rak został wyleczony. No to no bardzo dziwne te rzeczy się dzieją. Także, drodzy Państwo, mogę tylko tyle powiedzieć, że takie są teorie. czy te teorie są prawdziwe czy nieprawdziwe, to ja, drodzy Państwo, nie wiem. Kolejne pytanie. Symbol żaby na żywności, co teorie mówią na ten temat, i to jest bardzo dobry przykład. Teorii, która została sztucznie wygenerowana i sztucznie rozpowszechniona w naszym społeczeństwie, żeby osiągnąć bardzo konkretny. Efekt. Może najpierw powiedzmy sobie, jak ta teoria jest w chwili obecnej rozpowszechniana po internecie. Teoria ta odnosi się do loga żywności. W zasadzie loga, które pojawia się na wielu produktach spożywczych, głównie w Lidlu, ale Podobno jest już też w żabce i w, i w innych sieciach sprzedaży. Jest to logo, na którym widzimy bardzo charakterystyczną żabkę i napis Rainforest Alliance People and Nature. I ta teoria mówi, że jest to, podkreślę, że jest to tylko teoria. Tylko teoria. E, tutaj trochę zdradzę nieprawdziwa. Zaraz będziemy o tym mówić. Że i ta teoria mówi, że ten symbol bol oznacza, że jest to żywność, uwaga mRNA, która została sztucznie wprowadzona do sprzedaży po to, żeby zmodyfikować kod genetyczny ludzi, którzy tą żywność jedzą. Teoria, szczerze mówiąc. Aż dziwne, że ktoś tą, w tą teorię uwierzył, ale cała masa ludzi uwierzyła. Prawdopodobnie teraz już pojawiają się na mnie hejty, bo wiadomo jak to jest łatwiej ludzi oszukać niż wykazać ludziom, że zostali oszukani. Więc, proszę, przyjmijcie taki oto argument. Wyobraźcie sobie, że naprawdę, że jest możliwość takiego zmodyfikowania mm, genetycznego. Żywności, żeby spożywanie tej żywności powodowało zmiany genetyczne u ludzi i że ktoś przy pomocy takiej żywności chce krzywdzić ludzi. Bo to generalnie do tego się ta teoria sprowadza, że właśnie tak jest i że jak jemy tą żywność, to sobie bardzo mocno szkodzimy. Oznaczalibyście taką żywność? No bo jakbym ja był takim naprawdę przesiąkniętym złym człowiekiem, a takich jest naprawdę bardzo dużo, zwłaszcza wśród tak zwanych filantropów, mam wrażenie, którzy no, chcą szkodzić ludziom, pod pozorem czynienia wielkiego dobra, no to robicie makiaweliczny plan, przy pomocy którego staracie się osiągnąć pewien złowieszczy efekt. W taki sposób, że de facto zatruwacie żywność i podajecie ludziom zatrutą żywność. W wielkim uproszczeniu. Oznaczalibyście tą żywność? Wydaje mi się, że nie. No, ja bym na pewno nie oznaczał. Um, więc z samego tego faktu widać, że ta teoria jest całkowicie bez sensu. Co wcale nie oznacza, że nie mamy tutaj do czynienia z pewnym quasi spiskiem. I zaraz sobie będziemy o tym mówić. O tym, czym jest te logo, to logo, to logo jest w ogóle bardzo stare. Ono się od wielu, wielu lat już pojawia na produktach żywnościowych, w tym w naszych polskich marketach. Ono ma bardzo wiele lat. Można o nim sobie poczytać, na przykład na artykule z zeszłego roku na portalu żywiołzdrowia.pl. To jest artykuł znaki ekologiczne na produktach. Spożywczych i mamy między innymi ten certyfikat. To się nazywa. Certyfikat Rain Forest Alliance nie jest certyfikatem ekologicznym, ale oznacza że, pro, oznacza, że produkt pochodzi ze zrównoważonego rolnictwa. Organizacja przyznaje swój zielony znak z żabą żywności, której produkcja nie wpłynęła negatywnie na okoliczne lasy, rzeki, gleby i zwierzęta oraz jest przeprowadzana w sposób przyjazny dla natury. Dodatkowo symbol ten ma zapewnić, że Pracujący przy produkcji pracownicy są traktowani sprawiedliwie i uczciwie, a do pracy nie wykorzystuje, nie wykorzystuje się dzieci. E, zielony znak z żabą najczęściej zobaczyć można na. E, można na opakowaniach produktów takich jak kakao, kawa, herbata, owoce, orzechy, zioła i przyprawy oraz drewno czy papier. Certyfikowane farmy Rainforest Rest Alliance znaleźć można na całym świecie. Jednak najwięcej z nich znajduje się na obszarach zbliżonych do równika, szczególnie w Ameryce Południowej i środkowej, Afryce, Indiach, Chinach, Indonezji i Malezji. Czy mówiąc krótko, ten znak jest to taka rozszerzona forma znaku typu fair trade. Fair trade jest to znak, który jest przyznawany produktom, które zostały wytworzone bez wyzysku lokalnej społeczności. Czyli, że nie ma takiej sytuacji, że na przykład my płacimy w markecie 40 zł za kilogram kawy, a rolnik, który tą kawę sprzedał korporacji, dostał za to 50 groszy. Fair trade oznacza, że uczciwie się z ludźmi handluje, uczciwie się ich płaci nie wyzyskuje. Tu mamy do czy Tu ten znak oznacza, że był uczciwy handel, oznacza to, że nie wykorzystuje się pracy dzieci. Co niestety wśród korporacji jest bardzo częste, zwłaszcza właśnie w Afryce, w Ameryce Południowej bardzo często te korporacje, które tutaj u nas są takie nowoczesne, takie miłe, takie tolerancyjne, takie walczą o to, żeby wszyscy byli równi i się lofciali, nie? Nie mają problemu z tym, że mm, wspierają wyzysk dzieci i kupują na przykład od, od, korpor, od ko lokalnych korporacji, które na przykład każą pracować dziewięciolatkom. Często w warunkach które są szkodliwe dla ich zdrowia, nie? Także tutaj tego nie ma, a do tego jeszcze produkcja nie wiąże się z negatywnym wpływem na lasy, rzeki, gleby, zwierzęta e, i inne tego typu rzeczy, prawda? Czyli na przykład nie jest wykorzystywana e, taka sytuacja, że na przykład mamy bardzo dużo pestycydów, które potem z pola są spłukiwane do rzeki i zatrywają rzekę. Nie? Że tutaj tego nie ma. Czyli jest to certyfikat wręcz pozytywny. Dlaczego więc rozpuszczono tak złowieszczą teorię, która z tego pozytywnego certyfikatu zrobiła certyfikat złowieszcz? Z dwóch powodów. Pierwszy, prawdopodobnie jest to działanie agencji, Wynaję... Yy, agencji, która yy, po prostu, znaczy, tak, to jest na pewno działanie agencji czarnego PR-u. Nawet wiem, której, bo udało mi się yy, do tego dojść, która dostała po prostu zlecenie na rozwalenie tego loga. Dlaczego? Prawdopodobnie forsa popłynęła od firmy, czy organizacji, która przyznaje konkurencyjne logo starają się wyrżnąć konkurencję. Ale przede wszystkim, drodzy Państwo, jest to klasyczne wykorzystanie spiskowej teorii do odwrócenia uwagi od rzeczywistego problemu. W chwili obecnej mamy rzeczywisty problem potencjalnie zatrutej tej żywności. I to na bardzo wielu problemach. Przypomnę, że problem niebadanej żywności z Ukrainy wcale nie został rozwiązany. Cały czas... Nie mamy pewności, czy żywność, która wjeżdża do nas z Ukrainy, jest bezpieczna, bo nie jest badana na granicy. Nie wiemy, co się stało z gigantycznymi ilościami żywności, która wjechała wcześniej. W związku z tym, rzeczywiście kupując w markecie żywność, nie możemy być w 100% pewni, że ta żywność jest zdrowa. I... Było całkiem prawdopodobne, że ludzie interesujący się swoim zdrowiem zaczną wywierać wystarczająco potężną presję na rządzących, że ci wreszcie rozwiążą problem potencjalnie niezdrowej żywności w naszych sklepach. Nie tylko ze względu na wpuszczenie niebadanej, czy częściowo niebadanej, czy nie wiadomo, czy dobrze przebadanej, Żywności z Ukrainy, ale również z innych powodów. Prawda, jakiś czas temu przecież jakaś organizacja zbadała żywność, która znajduje się na naszych półkach, było zanieczyszczenie glifosadem, który wydaje się być rokotwórczy, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To są bardzo realne problemy. My rzeczywiście jemy żywność, która potencjalnie bardzo mocno nam szkodzi, która sprawia, że chorujemy, która sprawia, że z dużą dozą prawdopodobieństwa zwiększy się prawdopodobieństwo, że zachorujemy na raka. To tak też w kontekście pierwszego pytania. Mówiąc krótko, że się podtruwamy jedząc niezdrową żywność. No ale teraz, zamiast wywierać presję na rządzących, to się ekscytujemy tym, czy czasem, jak zjemy sobie żywność z logiem żabki, to czy ona nam nie zmieni kodu genetycznego. To to chodzi, drodzy Państwo. Jedno wielkie odwrócenie uwagi od rzeczywistego problemu przez stworzenie fałszywego problemu, który w dodatku jest bardzo łatwo wyśmiać. I potem, jak za pół roku, rok gruchnie na przykład informacja, że słuchajcie, ale na przykład, nie wiem, w kurczaku, który sprzedawany był na promocjach w naszych marketach, była tak duża ilość szkodliwych substancji, że ludzie, którzy to y, zjedli, no mogą bardzo mocno chorować, to będzie argument, a jeszcze może ci zmieni kod genetyczny. Wiecie, to jest, to jest coś, o czym mówiłem już wielokrotnie, teoria stworzona i rozpowszechniona tylko po to, żeby ją wyśmiać, obalić i zdyskredytować każdą osobę, która w nią uwierzy. To niestety się w tym momencie dzieje. Co, co nie zmienia faktu, że ja wcale nie twierdzę, że żywność z tym logiem tej żabki jest bezpieczna. Bo zwróćcie uwagę, że ten certyfikat, jak sama nazwa wskazuje, to zresztą zostało, znaczy jak, tak jak napisano na tym portalu, to nie jest certyfikat żywności ekologicznej. To nie jest certyfikat zdrowej żywności. To żarcie też może być szkodliwe. Nawet bardzo może być szkodliwe. Ten certyfikat mówi tylko tyle, że ludziom, którzy pracowali przy produkcji tej żywności uczciwie zapłacono, nie wyzyskiwano ich i że produkcja tej żywności nie miała negatywnego wpływu na środowisko. Tam nigdzie nie ma powiedziane, że ta żywność nie jest schemizowana, nie jest podtruta, że nie jest żywnością y, modyfikowaną genetycznie, tak zwane GMO i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wcale nie twierdzę, że ona jest w porządku. Zwracam tylko uwagę, że teoria, że ona jest nie w porządku, została wytworzona i rozpowszechniona właśnie na takie potrzeby, jakie, o jakich wspominałem. Co tam mamy dalej? Od setek lat Zachód Ciągle nastawia przeciw sobie narody słowiańskie. Czyżby bali się zjednoczenia wszystkich narodów słowiańskich, to, to mogę tylko powiedzieć, że rzeczywiście jest dokładnie taka, taka teoria, która występuje w bardzo wielu wariantach. Ale z grubsza sprowadza się ona do tego, że narody słowiańskie są, tak jak było w tym pytaniu, celowo szczute na siebie przez kraje zachodu w celu wzajemnego wyniszczenia. I teraz, w zależności od tego, którą teorię weźmiemy na tapetę, będą różne rzekome powody czegoś takiego. Począwszy od tego, że yy, narody słowiańskie są manipulowane, wyniszczane, żeby się nie zjednoczyły, i, bo gdyby się zjednoczyły, to by były tak silne, że mogłyby podbić zachód Europy. A skończywszy na takich teoriach, które zakładają, nawet wręcz pewien mesjanizm narodów słowiańskich, że narody słowiańskie są nowym, że w ogóle Słowianie są nowym narodem wybranym przez Boga, że mają odegrać bardzo duży, mm, e, duży, mm, dużą rolę w powtór, w wydarzeniach z apokalipsy i że dlatego. Są niszczone przez zło. Gdzieś tam po drodze jest teoria, że Słowianie pochodzą od kosmitów, i cała masa przeróżnych, przeróżnych, przeróżnych takich teorii, które bardzo możliwe, że właśnie też zostały sztucznie stworzone i sztucznie rozpowszechnione, po to, żeby przykryć tą teorię, która jest z dużą dozą prawdopodobieństwa prawdziwa. Czyli, że Zachód sztucznie szczuje na siebie narody słowiańskie. Bo się tych narodów boi. A przede wszystkim zjednoczenia, drodzy Państwo. Dlaczego niektóre teorie są tolerowane przez mainstream, zaś niektóre wręcz tępione i kasowane? No to jest bardzo dobre pytanie, można się tylko domyślać. Istnieje teoria, która mówi, że niektóre teorie są znaczy, to, to nie jest teoria, to jest akurat fakt. Niektóre teorie są specjalnie wytworzone przez mainstream, żeby mainstream czy pewnych, pewne postacie, po to, żeby osiągnąć określony cel. No to siłą rzeczy, teoria, która została sztucznie wytworzona przez pewnych ludzi, nie będzie przez tych ludzi dyskredytowana, nie będzie przez tych ludzi y, ograniczana jej dystrybucja, wręcz przeciwnie. Prawda? Więc to wydaje się no, całkowicie, całkowicie oczywiste. Natomiast inne teorie można się tylko domyślać, dlaczego są bardzo mocno ograniczane. Niektóre pewnie dlatego, że są pioruńsko głupie i ludzie, którzy uwierzą w te teorie, mogliby sobie zrobić niesamowitą krzywdę. Tylko przypomnę, że niektóre teorie, które pojawiały się nawet w mainstreamie, Mogły doprowadzić do śmierci człowieka, który w nie uwierzył. Ja przypomnę, może na przykład, co się pojawiało w 2020 roku. Na przykład teoria o tym, że zarazę można leczyć wlewami dożylnymi w sperhydrolu. Co jest generalnie. To znaczy, inaczej, ludzie, którzy to zrobili, rzeczywiście nie umarli na zarazę, bo ich ten hydrolor zabił i to. Dość szybko, no to ja się wcale nie dziwię, że takie teorie są usuwane skąd się tylko da, no bo, no bo rozpowszechnianie takich teorii to jest prawie jak morderstwo. Tak osobiście uważam, i bardzo dobrze, że są kasowane. Niektóre teorie też są prawdopodobnie dla kogoś groźne, a wcale bym nie wykluczał, że niektóre na przykład mogą po prostu podpadać pod algorytm i wiele, wiele innych. Rzeczy. Natomiast pamiętajcie, bo jest taka teoria, która mówi, że jeśli jakaś teoria jest y, usuwana z internetu, kasowana, to znaczy, że ona naprawdę jest, na pewno jest prawdziwa. Nie, to jest nieprawdziwa teoria. Znam wiele teorii, które są usuwane z internetu, bardzo słusznie, że są usuwane, bo osoby, które w nie uwierzyły, mogły się nawet zabić. I to bardzo dobrze, że one są usuwane. Ech, który, z od, który odcinek z archiwum X był według ciebie najstraszniejszy? Hmm. Wydaje mi się, że ten o transfuzji krwi dokonywanej z młodych ludzi do starszych ludzi po to, żeby nazwijmy to. Poprawić stan zdrowia i życia tych starszych ludzi. On był dlatego taki przerażający, bo ta teoria była oparta na faktach. W Izraelu naprawdę istnieje firma, która bodajże nazywa się Ambrozja i która rzeczywiście oferuje starszym ludziom przetaczanie krwi młodszych ludzi w celu poprawienia ich stanu zdrowia. I czy takie przekonanie, Przetaczanie krwi poprawia stan zdrowia, czy nie poprawia, tego nie wiem. Natomiast to jest taki trochę medyczny wampiryzm. I to jest naprawdę obrzydliwe i obleśne. Natomiast jeśli chodzi o te klasyczne odcinki z archiwum Mix, czyli tą pierwszą serię, to wydaje mi się, że tam bardzo mocno przerażały mnie te teorie, które sugerowały, że kosmici tak naprawdę to jest taka zasłona dymna dla świn zrobionych przez rząd. I że to rządy porywają tak naprawdę ludzi i wiele innych tego typu rzeczy. Tak mi się wydaje, że to właśnie te tak bardzo mocno mnie przerażały. Muszę obejrzeć jeszcze raz z Archiwum mix. To jest w ogóle bardzo dobry serial, serdecznie polecam go Państwu, przy czym mówię o tej klasycznej serii, bo te dwa nowe sezony, które tam nagrano jakoś niedawno, to wydaje mi się, że to była abominacja i po prostu pewne zniszczenie legendy. Lepiej jakby tego nie nagrali w ogóle, bo to było coś naprawdę wyjątkowo nieudanego, tak to nazwijmy. Szczególnie taki jeden odcinek, który w sumie sprowadzał się do tego, że Fox Mulder jechał samochodem. Prawie cały odcinek. No to było nudne. No to było takie klasyczne odcinanie kuponów od starego hitu. No tyle. Co mamy dalej? Znasz teorię o Empathy Suite of the Palms Hotel w Las Vegas. Nazywany jest hotelem dla psychopatów. Co tam jest niezwykłego? to nie do końca tak. To nie cały hotel jest nazywany hotelem dla psychopatów. Raczej, znaczy, raczej. Rzeczywiście jest nazywany hotelem dla psych... Cały hotel jest nazywany hotelem dla psychopatów, przy czym tutaj teoria dotyczy, wbrew nazwie, jednego tylko apartamentu. Apartamentu, który bodajże jest za 100 tysięcy dolarów od... Za dobę, czyli gigantyczne, gigantyczne pieniądze, i ma taki wystrój, że, że tak naprawdę tam dobrze może się czuć tylko i wyłącznie psychopata. Do tego jest tam jeszcze pełno symboliki do symboliki programu Monarch, symboliki krzywdzenia dzieci, symboliki nadużywania środków. Psychoaktywnych, w tym do krzywdzenia dzieci i wiele innych tego typu rzeczy. Powiem szczerze, że ja w takim apartamencie bym nie chciał przenocować, nawet gdyby ktoś mi oferował, że ktoś mi zapłaci. Bo powiem szczerze, że nawet jak oglądałem filmik z tego apartamentu i oglądałem zdjęcia z tego apartamentu, to chyba wolałbym spędzić noc w prosektorium niż w tym apartamencie. To jest po prostu przerażające i rzeczywiście nie wiem czy, psychopat, czy, czy to wpada w gusta psychopatów czy na przykład sadystów krzywdzicieli dzieci ale to właśnie w te klimaty i tutaj może sobie przywołajmy teorię na ten temat niedawno był na ten temat artykuł na portalu inny.pl to jeszcze z czerwca jest artykuł zobacz jak wygląda zwyrodniały hotel od elit dla elit może przeczytajmy sobie jako źródło właśnie ten, ten artykuł. Poświęć chwilę i wyobraź sobie najdroższy pokój hotelowy na świecie. Czy wyobrażałeś sobie motywy pigułek, motyli i odpadów medycznych? No właśnie, bo tam jeszcze są zużyte maseczki w ramach dekoracji, jakieś zużyte rękawiczki medyczne, zużyte strzykawki, no po prostu obrzydliwości, nie? Takie rzeczy, które jak widzisz na ulicy, to starasz się przechodzić jak najdalej, no bo, no bo boisz się, że się czymś zarazisz, tak? Budzące obrzydzenie. I tutaj, no tutaj masz płacić gigantyczne pieniądze za, za to, żeby no w czymś takim spędzić noc. No... Bardzo dziwne, nie? Tak. Prawdopodobnie nie. Może przeczytajmy od początku na nakapie. Poświęć chwilę i wyobraź sobie najdroższy pokój hotelowy na świecie. Czy wyobrażałeś sobie motywy pigułek, motyli i odpadów medycznych? Prawdopodobnie nie, bo prawdopodobnie nie jesteś psychopatą. Cóż, najdroższy pokój hotelowy na świecie jest właściwie wypełniony pigułkami, motylami i odpadami medycznymi, i martwymi zwierzętami, ponieważ to miejsce było ewidentnie stworzone dla psychopatów. Dajmy tam jeszcze, że tam są meble kojarzone, nazwijmy to, z bardzo chorymi praktykami medycznymi. No po prostu obrzydliwość. No, to no mówię, wolałbym spędzić noc w prosektorium niż w czymś takim. E Empathy Suite of the Palms Hotel w Las Vegas, czyli e apartament Empathy w hotelu Palms w Las Vegas łączy kolorowe, dziecięce projekty z pigułkami i opioidami. Nie trzeba wielkiej wyobraźni, aby zdać sobie sprawę, do czego zostało zaprojektowane to miejsce. Oto najlepszy komentarz z filmu YouTube, prezentujący pakiet empathy. This hotel room looks like you would imagine a drag lord house would be decorated if they had the. Interior design taste of. I to jest takie słowo na P, które oznacza ludzi zbyt mocno kochających dzieci w takim chorym znaczeniu, że je krzywdzą. Nie? Exactly the sort of people who will stay he here, czyli że dokładnie to jest rodzaj ludzi, którzy chcieliby się tutaj zatrzymać. No i ponieważ ten pokój za cholerę nie wygląda, żeby był wart. Tylu pieniędzy, to powiem tylko tyle, że najpopularniejsza wersja teorii mówi, że. Ech. Pamiętacie teorię o pizzojadach? Że tam rzekomo ludzie zamawiali pizzę w pewnej pizzerii, a przychodziła wcale nie pizza, tylko. I tutaj ugryzę się w język, żeby YouTube nie skasował tego filmu, no ale chodziło tu o, o krzywdzicieli dzieci, nie? No i tutaj rzekomo, według tej teorii powiedzmy, że obsługa tego pokoju jest bardzo specyficzna i można tej obsłudze robić bardzo specyficzne rzeczy. Wystarczy spojrzeć na zdjęcie tego miejsca, aby poczuć obrzydzenie. A kiedy ktoś rozumie symbolikę okultystycznej elity, to uczucie się pogarsza, bo może sobie tylko wyobrazić, co się tam naprawdę dzieje. Jedyn, jednym z autorów Empathy Sud jest. Yy, Przepraszam, jednym z atutów Empaty Suite jest to, że zawiera ekskluzywne dzieła sztuki autorstwa Damiena Hirsta, który jest jednym z ulubionych artystów okultystycznej elity. Dlatego, aby w pełni zrozumieć ducha tego pokoju hotelowego, musimy rzucić okiem na da Damiena Hirsta i jego dorobek. Damien Hirst ee, robi jednoki znak za pomocą czaszki z inter, w interwiu w magazyn, to y, podsumowuje wszystko, co musisz o nim wiedzieć. Y, to jest taki znak zasłoniętego oka za pomocą czaszki, czyli on jednocześnie symbolizuje znak zasłoniętego oka, co jest jednym z znaków Illuminati. Jaki znak takiego podbitego czarnego oka, który rzekomo jest symbolem nazwijmy to specyficznej formie krzywdzenia dzieci. Damien Hirst jest podobno najbogatszym żyjącym artystą w Wielkiej Brytanii z majątkiem szacowanym na 215 milionów funtów. W trakcie swojej kariery Hirst był y, wspierany przez niezwykle bogatych i wpływowych ludzi, takich jak Charles Saatchi. Iracko-brytyjski biznesmen, który w latach 80. założył Sachi and Sachi, największą na świecie agencję reklamową. Od początku swojej kariery, twórczość Hirsta obracała się wokół tematu śmierci. Jednym z jego pierwszych dzieł sztuki jest zdjęcie, na którym uśmiecha się obok odciętej głowy. Wkrótce Zasłynął z serii dzieł sztuki, na których martwe zwierzęta, w tym rekiny, owce i krowy, są poddawane konserwacji, czasami po sekcji w formalinie. Hirst często łączy swoje chorobliwe tematy z motywami chrześcijańskimi, tworząc raczej bluźniercze dzieła sztuki. Twór zatytułowany Gad anli nos, czyli jedyny, jedynie Bóg wie, przedstawia trzy martwe owce, ukrzyżowane w ten sam sposób, w jaki ukrzyżowano Jezusa z dwoma złoczyńcami. Adam i Ewa pod stołem przedstawia dwa prawdziwe ludzkie skielety leżące na podłodze pod pustymi butelkami i przypadkowymi śmieciami. E... Kolejne jego dzieło sztuki to jest odwrócony pentagram wycięty z jakiegoś filcu. Nazywa się to Devil Worshipper, czyli czciciel diabła. Jest to odwrócony pentagram, ulubiony symbol satanistów i okultystycznej elity. W całości składa się. A przepraszam, on nie jest wycięty z filcu, tylko tak wygląda, jakby był wycięty z filcu. On się w całości składa z martwych much. Potem mamy Hirst, jest również znany z tworzenia witryn, które zwykle składają się z asortymentu przedmiotów umieszczonych w przeszklonych przegrodach. Na przykład stół operacyjny, na którym stoi maszyna do szycia. Co za przerażająca procedura ma tu miejsce. A więc, co jest. A więc to jest sposób myślenia artysty, który udekorował apartament Empatii. Jak można się było spodziewać, ten apartament został stworzony przez okultystyczną elitę dla okultystycznej elity. Położony na samym szczycie hotelu Palms w Las Vegas, apartament, e, apartament Empatii jest Lejnotem w koronie ogromnego projektu renowacji hotelu o wartości 700 milionów dolarów. Rozciągający się na ponad 9 tysięcy stóp kwadratowych i podzielony na dwa piętra apartament kosztuje, uwaga, 100 tysięcy dolarów za noc. Z minimum dwiema nocami. Nie można wziąć na jedną noc. Nie można po prostu przyjść, przejść do trybu online i zarezerwować tego apartamentu. Trzeba się zgłosić, a hotel upewni się, że stać się na miejsce i że pasujesz do odpowiedniego profilu. Czyli według teorii hotel się upewni, że ty tak naprawdę wiesz o co chodzi. W tym całym, nazwijmy to, eksperymencie. Co, co sprawia, że ten pokój jest tak wyjątkowy i ekskluzywny? Jakiemu profilowi służy? Wystarczy spojrzeć na zdjęcia, wszystko staje się jasne. Jest tam y, jeden z wielu y, salonów w apartamencie Empatia. Pełny jest, pełen jest motyli. Y, te motyle wyglądają idealnie, tak samo jak motyle kojarzone z projektem Monarch. Projekt Monarch to jest jeden z podprojektów w ramach projektu programu MK Ultra, w którym to według kanonu teorii łamano ludziom wolę. Mówiąc krótko, robiono ludziom straszliwe rzeczy, bardzo, bardzo okropne po to, żeby zniszczyć psychikę tych ludzi i następnie zbudować im tą psychikę od początku e, według swojego życzenia, żeby oni byli całkowicie posłuszni i krzywdzono głównie dzieci. Ogólny temat Sujty koncentruje się wokół pigułek i motyli. Są wszędzie do tego stopnia, że jest to przytłaczające. A dla stałych czytelników tej strony, to kombinacja symboli silnie wskazuje na konkretny i przerażający kierunek, który okazuje się być jedną z sekretnych obsesji okultystycznych programie Monarch. Celem pro programowania Monarch. Odgałęzienie programu MK Ultra jest tworzenie kontrolowanych umysłowo niewolników poprzez użycie traumy i ciężkich narkotyków. Głównym symbolem używanym do identyfikacji tego programu jest motyl monarch i od niego ten projekt ma swoją nazwę. Pokój jest pełen narkotyków i motyli, a jak to mówią, diabeł tkwi w szczegółach. Przy wejściu znajduje się apteczka, dlatego w głównym salonie, dlaczego w głównym salonie znajduje się apteczka? Ponieważ tak naprawdę jest to dzieło sztuki, Aniela Hirsta zatytułowane Vegas. Naprzeciwko jadalni znajduje się ogromny bar. Bar może pomieścić kilkanaście osób. zgadnij co jest pod przezroczystym szkłem? Odpady medyczne. W barze znajdują się wszelkiego rodzaju tuby, strzykawki, opakowania po tabletkach i inne przedmioty związane z operacjami i zabiegami medycznymi. Czy to jest ro rodzaj rzeczy, na które chciałbyś patrzeć podczas picia i jedzenia? Balkon z widokiem na Las Vegas pełen jest pigułek i motyli. Podobnie jak w pozostałej części apartamentu, wielokolorowe dyski na filarach nadają okolicy klimat. Przedszkolny. E, e, widok e, psują naklejki z pigułkami na szybach. One są te naklejki. Dobrze, że wydałeś tylko 100 tysięcy dolarów za noc, żeby tam zostać, czy jesteś już zrelaksowany. Podsumowując, nawet bez znajomości pokręconej symboliki okultystycznej elity, Empaty Sud tworzy niepokojący klimat. Kolory motyle i akcesoria medyczne przypominają sekcję pediatrycznego szpitala. No właśnie. Pediatrycznego. Miejsca do siedzenia, połączone z wszelkiego rodzaju huśtawkami, po prostu krzyczą krzywdzeniem dzieci. Połączenie dwóch: Wyspa Epstein'a, ale w Las Vegas. Fakt, że ten. Apartament nazywa się Patia i jest wisienką na przysłowiowym deserze lodowym. To ironiczne imię, na przykład chorego i pokrąconego poczucia humoru elity. To miejsce imituje dokładnie odwrotną energię, że w rzeczywistości wydaje się być wykonany na zamówienie, aby przeszkadzać, traumatyzować, a nawet przerażać ludzi, którzy brali tam... Niedozwolone substancje prawdopodobnie wbrew ich woli. Wyobraź sobie młodych ludzi, którzy zostali odurzeni i zmuszeni do zamieszkania w tym miejscu. W tym yy, kontekście najdroższy pokój hotelowy na świecie szybko staje się koszmarem. Mroczne, nie? Dobra, lecimy z kolejnymi pytaniami. Czy jest możliwe, że Fit for 55 jest tylko testem iluminacji przed wprowadzeniem zamordyzmu na całym świecie? Tak, jest możliwe. Eee, w kontekście teorii kompletnie wszystko jest możliwe. Natomiast, eee, no, chyba odpowiedziałem na to pytanie. Eee, czy są teorie na temat organizacji Rainforest Alliance na opakowaniu żywności? Są, ja już na to pytanie odpowiedziałem. W tym, w tym materiale. Następne, czy są teorie na temat terapii mRNA ży żywności? Są. Mm, zwłaszcza, że temat preparatów, tak zwanych plant-based, to nie do końca jest teoria, bo można o tym przeczytać nawet w, w, w WHO. I prawdopodobnie właśnie ta żabka jest właśnie po to, żeby ośmieszyć te teorie, że jak rzeczywiście coś tam zacznie być. Wprowadzane, to żeby powiedzieć, ta, i tak samo jak z tą żabką. Czy małe dzieci, które opowiadają o poprzednich wcieleniach, kłamią? No to jest pytanie, na które nie da się odpowiedzieć. Na pewno część z tych dzieci konfabuluje. Na pewno część z tych dzieci. Hmm, po prostu jest poddana jakiejś sugestii. Na pewno część tych dzieci po prostu opowiada różne historie. Każdy, kto ma do czynienia z dziećmi, ten wie, że dzieci po prostu no, lubią opowiadać różne historie. Według kanonu teorii jednak niektóre z tych dzieci rzeczywiście opowiadają. Swoje poprzednie wcielenia. Jest bardzo wiele bardzo ciekawych przypadków, gdzie dzieci, i one są udokumentowane bardzo dobrze, yy, gdzie dzieci opowiadały no, niestworzone historie na temat swoich poprzednich wcieleń. Na przykład, że ko konkretnie kim były w poprzednim wcieleniu, co robiły, gdzie mieszkały, jaki miały zawód i kto ich zamordował. No i potem dochodziło do takiej sytuacji, na przykład, że śledczy. Yy, Zaczynali się interesować tą sprawą, i rzeczywiście okazywało się, że taki dom faktycznie istnieje, że rzeczywiście tam był taki człowiek, który wyglądał tak, jak to dziecko opisywało, że rzeczywiście miał takie życie, jak to dziecko opisywało. I jak zaczęli zbadać to, jak odszedł z tego świata, to się okazywało, że rzeczywiście znajdowali mordercę i dokładnie tego, którego dziecko wskazywało. Także. No, to wcale nie znaczy, że to dowodzi, że to dziecko opowiadało o poprzednim wcieleniu. Mógł ktoś to dziecko naprowadzić, ale no jest to bardzo, bardzo sugestywne. Tak mi się wydaje. Gdyby kiedykolwiek doszło do III wojny światowej, to polsko caleje. Teresa Neumann, jak w dzisiejszych czasach podchodzi do tych słów? No to jest bardzo dobre pytanie. Istnieje całkiem ciekawa teoria, która mówi, że. Em, Spora część tych teorii takich wręcz mesjanistycznych, że Polska jako jedyna ocaleje, że Polska odegra jakąś bardzo dużą rolę, że w Polsce będzie bardzo, bardzo dobrze, że te teorie zostały specjalnie stworzone po to, żeby uśpić czujność Polaków, a wręcz nawet po to, żeby Polacy się nie buntowali i stali się bierni, że tak będą biernie przyjmować to, co nadchodzi. Um, tyle. No ale przypominam, że to są tylko i wyłącznie teorie. Daj Panie Boże, żeby rzeczywiście nasza przyszłość była w jak najlepszych barwach. Dlaczego jeszcze nie siedzisz? Co masz za haki na po pizdu? <śleszy> <śleszy> Jak ja mam na takie pytanie odpowiedzieć? Jak ja mam na takie pytanie odpowiedzieć? Ja przede wszystkim nie robię nic złego, drodzy państwo. Na pewno wiele ludzi na wiele różnych sposobów próbuje mnie zniszczyć, usunąć, zneutralizować. Pewnie im się kiedyś uda. Pewnie moja przyszłość nie jest jakoś za dobra, ale na szczęście na razie jakoś to idzie. I mam wrażenie, że w dużej mierze dzięki państwu. No, siłą każdego twórcy są jego widzowie. Ech. Czy wizja Krzysztofa Jackowskiego z dnia 20 stycznia 2023 o Klausie Szwabie i 15 osobach może mieć związek z rządem światowym? Nie znam tej wizji. Kompletnie nie znam. Zodzę Państwo, Krzysiu Jackowski yy, ma swój własny kanał na YouTube, tam robi nadawanie na żywo ja bym sugerował, żeby właśnie zadawać mu pytania bezpośrednio. się też na swojej stronie internetowej podaje do siebie numer telefonu, można do niego zadzwonić, ja nigdy tego nie rozumiałem, dlaczego on to tak robi. Wielokrotnie mu mówiłem, że moim zdaniem popełnia głupotę, że nie powinien upubliczniać swojego numeru telefonu, no ale on to upublicznia, jest normalnie na jego stronie internetowej. Tam jest do niego mail, ja osobiście dzwonić do niego to, to bym nie polecał, bo to, że Krzysiek się na to zgadza, to wcale nie znaczy, że to mądre jest, ale maila do niego można napisać i ja z tego, co wiem, to Krzysiek odpowiada. Eee, natomiast... Ja się spróbuję zapoznać z tą teorią, bo w tej chwili mnie zaciekawiło. Eee. Znasz jakieś teorie spisku o przekazach podprogowych, całą masę. Zwłaszcza, że no, te takie najpoważniejsze, to ja słyszałem na wydziale zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego yy, na zajęciach z marketingu. Drodzy Państwo, tak zwana reklama podprogowa jest zakazana w Unii Europejskiej. No to coś jest na rzeczy, nie? Skoro Unia Europejska zakazała tej reklamy podprogowej, to po pierwsze znaczy, że ta reklama podprogowa była, a po drugie, że coś było z nią nie tak, skoro jej zakazali, nie? No? Eee... No, z grubsza, tylko to jest teoria spisku w tym znaczeniu, że rzeczywiście. No, to, je, to brzmi jak spisek, ale wydaje się, że to jest całkowicie na serio. Um, no, z grubsza ta teoria mówi, że um, przekaz podprogowy polega na takim swoistym, jakby to powiedzieć, na bardzo krótki czas emitowaniu obrazu, czyli w, w standardowym Ujęciu na jedną, sekundę, na jedną sekundę materiału składają się 24 klatki. tak? Mamy 24 obrazki, i to jest sekunda materiału. No to powiedzmy, jest sobie normalny materiał, i nagle 2 trzy klatki. 2 trzy klatki takiego materiału podprogowego. Zbyt krótko, żeby mózg, znaczy zbyt krótko, żeby nasza świadomość była w stanie to. Zapamiętać, ale wystarczająco długo, znaczy zbyt krótko dla świadomości, ale wystarczająco długo, żeby podświadomość to załapała i reagowała. Podobno, przy czym to już jest teoria, nie wiem czy to jest prawda, ale wydaje mi się, że to jest prawda. Przekazy podprogowe były też stosowane przez dłuższy czas w horrorach. Rzekomo w pierwszych kinowych wersjach horroru Egzorcysta był podprogowy wyprzekaz demona. Tam się nic nie działo, tam po prostu sobie jakiś tam ksiądz szedł po ulicy, czy jakieś tam postacie sobie normalnie rozmawiały, a ludzie po prostu z przerażenia, no, byli niesamowicie przerażeni właśnie podobno przez to. Przekaz podprogowy, tego co mnie uczyli na marketingu, jest, może być wykorzystywany do na przykład zwiększenia sprzedaży czyli do sprawienia, że jakiś człowiek będzie chciał kupić dany produkt. Wydaje mi się, że per analogia taki przekaz podprogowy może być na przykład używany do tego, żeby wmówić jakimś ludziom, że na przykład chcą zagłosować na jakąś partię polityczną lub że nienawidzą jakiejś partii politycznej. No i tyle. Natomiast to, że tak zwany przekaz podprogowy istnieje, że co najmniej był stosowany i że bardzo mocno oddziaływuje na nasz mózg, na nasze decyzje zakupowe, to jest fakt. Tego mnie uczyli na Uniwersytecie Warszawskim, na wydziale zarządzania tegoż uniwersytetu, na zajęciach z marketingu. Eee, co mamy tam dalej? Co teorie mówią o sobowtórach polityków? Niedawno, w tym samym czasie, Putin prowadził transmitowaną telekonferencję, a sobowtór składał kwiaty. No. To, że Putin ma kilku sobowtórów, to już chyba zostało nawet uznane za fakt. Bardzo wielu polityków ma sobowtórów. W ogóle bardzo wielu i w sensie ci sobowtórzy są wykorzystywani, nie, nie tylko polityków, w ogóle znani ludzie bardzo często współpracują z mniej lub bardziej udanymi sobowtórami, czasem naturalnymi, a czasem. W taki sposób powstałymi, że są im robione operacje plastyczne. To wynika z bardzo wielu rzeczy. Począwszy od kwestii bezpieczeństwa, na przykład taki Putin, który wie, że może być na niego szykowany zamach, może wysłać sobowtóra, żeby to taki sobowtór ryzykował, a nie on. Natomiast jest jeszcze druga przerażająco prozaiczna przyczyna, dla tego, dlaczego ludzie znani, bogaci często współpracują z sobowtórami. Czas, drodzy państwo, czas. Czas to jest jedyne dobro, którego nie da się kupić. Bogaci ludzie są tak pionużko bogaci, że mogą mieć wszystko. Łącznie z jakimiś turbochorymi rzeczami, jak w filmie oczy szeroko zamknięte, ale czasu kupić nie mogą. W związku z tym ten swój czas bardzo mocno szanują. I teraz wyobraź sobie taką sytuację. Jesteś, powiedzmy, jakimś politykiem. Jako ten polityk masz pewne zobowiązania, prawda? Tutaj musisz uczestniczyć w jakichś tam happeningach, coś tam otwierać, składać gdzieś kwiaty i robić inne rzeczy. No bardzo mocno nie chce ci się tego robić. Prawda? No nie chce ci się tego robić. No i tutaj pojawia się sobowtór, który cię w tym wyręczy i ty dzięki temu. I z jednej strony w mediach podadzą, że ty składałeś te kwiaty, wszyscy będą mówić, że składaliłeś te kwiaty, wszyscy będą mówić, że widzieli jak składałeś te kwiaty, a ty na przykład masz czas pobawić się z dzieckiem albo wyspać, albo pograć na komputerze, albo porobić jakieś naprawdę ważne rzeczy dla rządzenia krajem itd. Tak tak Także tyle. Fala zgonów kotów w Polsce i brak wzorca w drodze emisji wirusa. Koty wychodzące i, i nie, różne diety. No właśnie, to jest bardzo ciekawe. O tym będzie oddzielny materiał, ale nie w teoriach, tylko w komentatorze, bo to rzeczywiście jest bardzo ciekawe również od strony politologicznej, w co ludzie są w stanie uwierzyć i co ludziom da się wmówić. Na przykład Przecież była teoria, że, to nie taka, że spiskowa, tylko taka no, na poważnie w naszych mediach lansowana przez tak zwanych ekspertów, że te koty zarażają się od ptaków. No i tutaj dużo ludzi dobrze stwierdziło, że, ej, ale jak koty niewychodzące mogą się zarazić od ptaków? To bardzo słuszny argument, ale ja bym dodał jeszcze do tego jeszcze słuszniejszy argument. No, drodzy Państwo. Jeżeli te koty miałyby się zarażać od ptaków, to znaczy, że te ptaki musiałyby być masowo chorujące, nie? Więc, skoro te koty musiał, te ptaki musiałyby być masowo chorujące, no to wszędzie by musiało leżeć pełno martwych ptaków. Tymczasem nie ma mowy o jakimś nagłym pomorze ptaków. Teraz, na siłę, gdzieś tam jest posfaktum, Kreowane jakieś, że gdzieś tam w jakiejś części Polski, coś tam rzekomo, jakieś kwestie z, z tą ptasią grypą u ptaków, ale to post I no właśnie, post faktum to, je, to jest jedna rzecz, a druga, że no na bardzo małych obszarach Polski poza tym, jak taki kot miałby się zarazić od rzekomo chorującej kury w kurniku. No to wszedł do tego kurnika? No to wszystko jest bardzo mocno niepokojące. Od tej strony właśnie, że ludzie... <słuch> że ludzie są w stanie, za przeproszeniem, łyknąć, no można by powiedzieć prawie, że dowolną ściemę. Simpsonowie, czy zrobiłbyś kiedyś odcinek na ich temat? Coraz więcej się sprawdza teraz kocia, zaraza, co chcą nam jeszcze przekazać. Ale drodzy Państwo, przecież już są i to 3 czy cztery odcinki o Simpsonach. Właśnie w kontekście spiskowych teorii, że to serial Illuminati, że przewidzieli przyszłość i wiele innych tego typu rzeczy. To jest, drodzy państwo, także zapraszam do przejrzenia filmików, to bodajże 2015-16 rok, to już wszystko było. To tam dalej. Dlaczego wybrano koty? No to jest bardzo ciekawe pytanie. Moim zdaniem, dlatego, że jest bardzo wiele kotów i że te koty. Po pierwsze, że te koty są takie niezależne, w tym sensie, że, no wiesz, jak masz, jak na przykład, bo koty i psy są trzymane przez ludzi w blokach, nie? Natomiast koty często same wychodzą i łatwiej będzie taką psychozę strachu napędzać przy ewentualnej pomorze kotów niż przy pomorze psów, tak mi się wydaje. No, ale jest też teoria, że to jest pewna kara dla prezesa pewnej partii politycznej, który, jak wiadomo, jest bardzo, bardzo znanym kociarzem. I tyle, drodzy państwo. Minęła już godzina, także bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na jutro na dziewiętnastą na główne wydanie. Serii w Zielonej Poświacie. Trzymajcie się, drodzy Państwo. Do zobaczenia. Pa!